Witam sierpień, sezon pomidorowy, można powiedzieć, że w pełni. Pomidory rosną, owocują, dojrzewają. Także myślę, że to jest dobry moment, aby podsumować właśnie ten sposób, nowy sposób w moim ogrodzie wiązania, podwiązywania pomidorów, mianowicie takiej pomidorowej przeplatanki, jak to nazywam, czy też nawet fali, bo te sznurki są po prostu poprowadzone pomiędzy tutaj krzakami pomidorów w ten sposób. Zresztą, aby to dobrze zobrazować, to ja odsyłam w tej chwili do filmu, kiedy właśnie zaraz po posadzeniu te pomidory w ten sposób podwiązywałem. Tam będzie wszystko dobrze widać. Link będzie wyświetlał się u góry i na pewno będzie jeszcze na końcu filmu. No więc właśnie wnioski. I tutaj najbardziej obawiałem się tego, że właśnie gdzieś pod wpływem ciężaru owoców te sznurki tutaj zaczną się zsuwać i co za tym idzie, te pomidory będą się po prostu w tych rzędach gdzieś kładły po ziemi, ale jak widać stoją tutaj w miarę prosto, nic tutaj na ziemi nie leży, także moje obawy tutaj okazały się przesadzone. No i co rzuca się w oczy, to to, że po prostu te pomidory w tej chwili w rzędach, można powiedzieć, że przez te sznurki, przez tą przeplatankę są ujarzmione. Tutaj są rzędy oddalone o 60 cm od siebie i zobaczcie, jest tutaj eleganckie przejście właśnie dzięki temu, że tutaj te pomidory dzięki tym sznurkom trzymają się w jednej linii, nic tutaj nie wychodzi, nie pokłada się do środka, także tutaj z tego jestem bardzo zadowolony. No więc jedziemy dalej, dalsze wnioski. I tutaj zwracam też uwagę na to, że jednak tutaj odległość pomiędzy tymi dużymi słupami jest zbyt duża. One są tutaj oddalone od siebie o 4 metry. Jest zbyt duża i tutaj gdzieś te pomidory po prostu się na jedną stronę gdzieś pod wpływem wiatru przechylały, więc po prostu musiałem dodać po środku takie słupki, paliki i to wtedy właśnie ten pomidor już się, te pomidory już się tutaj do środka, czy też na zewnątrz, zależy jak będzie wiał wiatr, nie przechylają. I też zwracam uwagę, że tutaj pomidory są, każdy krzak jest prowadzony na dwa pędy, także tutaj na pewno to też miało swoje znaczenie, bo jednak gdyby taki krzaczek był pojedynczy, to myślę, że aż takiego problemu tutaj z takim przechylaniem by nie było. Jednak myślę, że bezpieczniej byłoby tutaj właśnie takie wiązanie, taką przeplatankę robić na słupkach, co wbitych co 2 metry. Wtedy rzeczywiście tutaj nic się nie przechyla, zresztą to widać. No i pomidory wiązałem w ten sposób, w miarę ich wzrostu, ale tak mniej więcej wychodziło, że co 2 tygodnie po prostu szedł nowy sznurek, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. No i w tej chwili jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 sznurków, 6 pięter właśnie rozciągniętego tutaj sznurka przeplatanego pomiędzy krzakami pomidoru. A propos ich wzrostu, to dobrze, aby właśnie w jednym rzędzie wiązanych właśnie ten sposób pomidorów, te pomidory były jednej odmiany, albo o podobnej sile wzrostu, podobnej wysokości, no bo jednak zobaczcie, tutaj mam dosłownie 3 krzaki bawolego serca, które rośnie trochę szybciej, rośnie zdecydowanie wyżej, no i byłem zmuszony podwiązać tego pomidora tutaj w klasyczny sposób, bo po prostu rósł szybciej niż te tutaj obok, no i gdzieś ta przeplatanka po prostu za nim nie nadążała. No i gdzieś tam w pojedynczych miejscach, gdzie te pomidory albo rosły zbyt blisko siebie, albo się gdzieś właśnie rozjeżdżały, mam po prostu przywiązane je w ten sposób, 2 sznurkami tutaj związana ta przeplatanka, żeby ten pomidor, o właśnie, był stabilny, on się tutaj wtedy w żadną stronę nie będzie przesuwał. No i nie da się ukryć, że jednak tego sznurka tutaj sporo wychodzi przy takim sposobie podwiązywania pomidorów, no bo to jednak tą przeplatankę trzeba przeprowadzić raz z jednej, raz z drugiej strony, tutaj zawrócić, więc przykładowo pomiędzy właśnie tymi dużymi słupami na odcinku tych 4 metrów na jedno piętro wychodzi 8 metrów sznurka, no a tutaj mamy pięter 6 w tej chwili, więc naprawdę sporo, na pewno więcej niż jakbym miał tutaj podwiązywać w ten klasyczny sposób, jak wspomniane wcześniej już
bawole serca, czy po prostu do góry. Chociaż wydaje mi się, że tak jest trochę szybciej, bo jednak często właśnie podwiązywałem wcześniej klasycznie, czy to okręcałem sznurkiem, czy do jakichś palików, więc naprawdę sporo czasu tutaj schodziło, a to powiedzmy, że idzie, jeśli nie sprawnie, to nawet powiedziałbym, że bardzo sprawnie takie podwiązywanie. No a sznurki można sobie oczywiście przecież wykorzystać w przyszłym roku, no chyba żeby tu jakieś odpukać choróbsko się wdało, no to sznurki trzeba będzie również wyrzucić. No i zwracałem też uwagę w tym pierwszym filmie na to, że taki system sprawdzi się dobrze na krótkich odcinkach, no bo jednak tutaj zobaczcie, mam te rzędy, mam długości 16 metrów, więc żeby tutaj zerwać właśnie w środku jakiegoś pomidora, no to będę musiał kilometry robić, gdzieś to obchodzić, żeby do środka wejść, no bo dopóki te pomidory były tutaj niskie, to dało się po prostu przejść górą do środka. Teraz sięgają mi gdzieś powyżej pasa, więc tutaj już górą nie przejdę. Trzeba będzie po prostu chodzić tutaj naokoło, wchodzić z jednej albo z drugiej strony. Także jak mówię, chyba wydaje mi się, że najlepiej byłoby właśnie sobie robić takie rzędy 4-metrowe. Wtedy nie trzeba będzie tyle kilometrów tutaj robić. Także jeszcze teraz zapraszam na fragment, jak właśnie wiążę to ostatnie piętro, to szóste piętro tutaj, robię przeplatankę. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce. Thank you.